Mam nadzieję, że jesteśmy gotowi słuchać Bożego Słowa. Po nabożeństwie tutaj, po tej mojej lewej stronie są wystawione rzeczy, które możemy nabyć. Ceny będą bracia mówić, bo nie napisali cen, mają swoje powody. Będą was informować, po ile są. Oczywiście to są ceny takie, załóżmy, minimalne. Jeżeli ktoś chce złożyć większą ofiarę na ośrodek, to jak najbardziej może. I też proszę was, abyście zabrali też od nas pozdrowienia, dobrze? Do kościoła, do swojego ośrodka. I wierzę, że będziecie dzisiaj ubłogosławieni. Moi drodzy, jest tu ktoś głodny Bożego Słowa? Są. Alleluja, dobrze. Powiem wam, że w ubiegłym tygodniu brat Józef usługiwał na temat serca i gdzieś poruszył moje serce. Nie wiem, czy to jest dobre, czy złe. Chyba dobre, nie? Mam nadzieję, że też poruszył wasze serca. I tak pomyślałem sobie, kiedy modliłem się, co mam z tym słowem zrobić. I pierwsza taka myśl przyszła do mnie, żeby ten temat trochę kontynuować. Żeby go pociągnąć, ponieważ jest ważny. Dlaczego jest ważny? Dlatego, że chociażby Salomon napisał w swojej księdze przypowieści takie słowo. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. A więc skoro mamy czujniej strzec niż wszystkiego innego, to znaczy powinniśmy naszą uwagę temu poświęcić. Nie tylko zjawiskowo na jednym nabożeństwie, jednym kazaniu, ale wierzę, że dzisiaj pociągniemy sobie ten temat, a temat brzmi strażnik serca. Chcę dzisiaj mówić o strażniku serca i poprowadzić was w takim myśleniu, kto jest tym strażnikiem serca. Jak znam życie i kiedy prowadzę szkółki, na każde moje pytanie dzieci zawsze odpowiadają Pan Jezus. Nieważne, jakie jest pytanie, czego dotyczy, wiedzą, że Pan Jezus to jest najważniejsza odpowiedź. A jeżeli widzą moją minę, że nie za bardzo, to jest druga odpowiedź, to jest miłość. To są takie dwie zawsze odpowiedzi, którąś trafią. I nieraz bywa tak, że nie skończę zadawać pytania, a już Pan Jezus, czekaj. I dlatego mam nadzieję, że dzisiaj nikt się nie wyrwie z odpowiedzią strażnik serca, Pan Jezus. W pewnym sensie tak, a w pewnym sensie nie. Ale wierzę, że dojdziemy dzisiaj do tej konkluzji, kto jest strażnikiem naszego serca. Krótko przypomnę, bo zakładam, że nie wszyscy byli na ubiegłym nauczaniu w tamtą niedzielę. Brat Józef podał fajne informacje, ciekawe informacje. Jedna z nich mnie dotknęła bardzo, że Bóg jest najlepszym specjalistą od ludzkiego serca, jest najlepszym kardiochirurgiem, zmienia je bez wyjmowania i wkładania czyjegoś innego, tylko nasze potrafi zmienić. Pamiętacie też, ile razy występuje w Biblii słowo czy pojęcie serce? Ktoś pamięta? 300. No, niektórzy pamiętają, jeżeli nie pamiętałeś, to wiedz, że ponad 300 razy jest to ono wymienione w Piśmie Świętym. I też taka informacja, tylko Bóg jest w stanie je zmienić. I te świadectwa, które słyszeliśmy, świadectwa nawróceń, pokazują tę prawdę, że tylko Bóg jest w stanie to zrobić. I dalej, kiedy na ten temat myślimy, to widzimy, że w momencie nowego narodzenia, kiedy oddajesz swoje serce Jezusowi, kiedy zapraszasz Go do swojego życia, czynisz Go swoim Panem i Zbawicielem, przyjmujesz Go z wiarą, dokonuje się cud w naszym życiu. Ten cud polega na tym, że Bóg nam daje zupełnie nowe serce, wspaniałe serce, czyste serce. Ja tu już kiedyś mówiłem takie świadectwo, a właściwie antyświadectwo, kiedy jeszcze byłem w Janowicach, przyjechał do nas taki młody człowiek z Bydgoszczy, pamiętacie? I jego próbowano do ośrodka zawieźć praktycznie przez rok czasu i ciągle uciekał, ciągle nie chciał. I w końcu go tam zawieziono i on przez pierwszy tydzień czasu w ogóle nie spał. I kiedy po tygodniu już pytamy się, co się z tobą dzieje, czemu ty nie śpisz? On mówi, bo ja słyszałem, że tutaj wymieniacie serca. I on sobie wyobraził, że w nocy, kiedy będzie spał, przyjdzie ekipa na łóżko, zrobią mu operację, włożą drugie serce. Wow, ale to nie chodzi o to. Tu nie chodzi o taką wymianę serca. Jezus jest tym wspaniałym lekarzem, który dokonuje tej bezkrwawej operacji, ale prawdziwej, ważnej. Otrzymujemy nowe serce.
Pamiętajcie, dlaczego ten temat jest tak ważny? Dlatego, że nasze serce możemy porównać do takiej kwatery głównej, która dowodzi całą armią. I jeżeli stracimy serce, to tak naprawdę tracimy wszystko. Dlatego ochrona naszego serca, również naszego nowego serca, musi być naszym priorytetem. Pierwszą rzeczą, jaką winniśmy czynić. Czym jest serce? Krótkie przypomnienie z ubiegłego tygodnia. Przede wszystkim to jest całe nasze wnętrze, to jest to nasze prawdziwe ja. To miejsce, w którym podejmujesz decyzje, w którym myślisz, to także miejsce sumienia moralnego, naszych odczuć emocjonalnych. I Biblia mówi, że nasze naturalne serce jest grzeszne. Bo Biblia mówi o człowieku naturalnym, nieodrodzonym i nowonarodzonym. I to naturalne serce, które mamy od urodzenia, nie chodzi teraz o ten mięsień, tylko o nasze wnętrze, jest grzeszne, jest niewolnikiem grzechu. Dlatego tak się zdarza, że często źle i przewrotnie postępujemy, dlatego Jeremiasz powiedział, że przewrotne i złe jest serce człowieka, ponieważ grzech je całkowicie skaził i zniszczył. I zwróćcie uwagę, że ta skaza, to zniszczenie tak naprawdę jest widoczna od najmniejszych, najmłodszych lat. Kto nauczył małe dzieci dwuletnie buntu? Same tak się buntują? Mówisz, chodź tu, on nie, chodź tu, nie. Mniejszego bierzesz na ręce, on ci się wyrywa, bo on nie chce mieć na tych rękach. A więc coś jest. Te słodkie, miłe aniołki mają w sobie coś. Biblia mówi, mają w sobie przewrotne, złe serce i z tym rośniemy. Dlatego musimy, Biblia mówi, musimy na nowo się narodzić i Biblia mówi, że takie serce Bogu się nie podoba. Dlatego On ma dla nas wyjście. I tym wyjściem jest właśnie otrzymanie przez wiarę od Boga nowego serca. I to nowe serce, przede wszystkim Biblia mówi, jest mieszkaniem Ducha Świętego. Duch Święty mieszka w naszym nowym sercu. I to nasze nowe serce jest czyste, jest święte. W tym sercu jest rozlana Boża miłość przez Ducha Świętego. To serce jest sercem wierzącym, ufającym Bogu. To serce jest miejscem, gdzie uwielbiamy naszego Pana. Jeden fragment mówi w liście chyba do Koryntian, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Ja to często tak czytałem, że wysławiajcie Boga ciałem waszym. I myślałem, że tu chodzi o to, że będziemy podskakiwać, podnosić ręce, klaskać. Dobre to są rzeczy, ale tam jest napisane, wysławiajcie Boga w ciele waszym. Jaki Bóg mieszka w ciele naszym? Ktoś wie? Powiedziałem przed chwileczką, Duch Święty, jesteśmy Jego świątynią, On w nas przebywa, a więc ja mogę Go wysławiać w moim ciele, w świątyni Ducha Świętego. Amen? A więc zobaczcie, to serce nowe, które dał nam Pan, ma niezwykłą cechę. Kocha posłuszeństwo Bogu. Posłuszeństwo dla Boga jest naturalne dla tego serca. Czasami ludzie nieodrodzeni, ludzie religijni, często używają języka, który zdradza ich nastawienie do Boga. Mówią tak, muszę się pomodlić, muszę przyjść do kościoła na nabożeństwo. Ciekawy jestem, ale nie podnoście rąk, nie mrugajcie do mnie, nie uśmiechajcie się nic, po prostu kamienne twarze teraz. Z jaką dzisiaj myślą wstałeś? Muszę iść do kościoła? A może tam było, chcę iść do kościoła. Posłuszeństwo jest wyborem, a nie nakazem. Amen? Dla nas, Bożych dzieci, jest to przywilej. Chcę być Bogu posłuszny, a nie muszę być Mu posłuszny. Kiedykolwiek myślisz o Panu Bogu, że musisz być posłuszny, to ci powiem, masz problem. Jesteś niewolnikiem, a Jezus nie chce mieć niewolników. On ma synów. Bóg ma synów. Amen? Którzy chcą. A więc to serce jest poddane i posłuszne Bogu z własnej chętnej woli. A następnie Jezus też na górze błogosławieństw powiedział, że nasze serce powinno być czyste. Błogosławieni czystego serca, albowiem co? Oni Boga oglądać będą. I czasami myślimy o tym w czasie przyszłym. A więc jeżeli na ziemi będę miał czyste serce, to kiedyś w niebie będę widział Boga. Pewnie prawda też.
Ale może być tak, że kiedy mamy czyste serce, Jezus będzie do nas przychodził w objawieniach i widzeniach. Jest to możliwe czy nie? Jak najbardziej, bo On nie tylko On jest zainteresowany doświadczaniem Jego obecności w niebie, bo to nic nie kosztuje. Kiedy tam będziesz, będziesz po prostu w Jego obecności. Ale to dotyczy też tutaj na ziemi. Kiedy mamy czyste serce, nasze oczy otwierają się na rzeczy nadprzyrodzone, rzeczy z Bożej rzeczywistości. Będzie jakiś amen? Ale pastor teraz poszedł. Głoszę Biblię, nic więcej. Głoszę Biblię, nic więcej. To, że nie widzimy, to nie jest problem Pana Boga, to jest problem naszych oczu. Nie widziałem jeszcze, żeby jakiś niewidomy człowiek miał pretensje do wszystkich innych, że on nie widzi. No inni widzą, on nie widzi. No problem jego oczu, a nie problem tego, czy jest świat wokół niego, czy nie. Amen? Tak właśnie jest. Dlatego chcę dzisiaj właśnie mówić na temat strażnika serca, a mówiąc inaczej, w jaki sposób skutecznie mogę strzec czystości swego serca. Jeżeli Biblia mówi, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, no to pytanie jest, jak to skutecznie zrobić, żeby serce było czyste. I chciałbym w trochę przewrotny sposób posłużyć się historią ze Starego Testamentu. Dlaczego przewrotny sposób? Dlatego, że w Starym Testamencie Duch Święty nie był jeszcze dany na ludzi, z wyjątkiem arcykapłanów, królów, może proroków, ale zwykli ludzie go nie mieli, tak jak my go mamy dzisiaj jako jego świątynię. To jest przywilej nowego przymierza, że Duch Święty mieszka w nas. A więc oni byli jakby w zewnętrznej zależności od Boga, a my jesteśmy wewnętrznej, On mieszka w nas. To jest wielka różnica. I teraz chciałbym pokazać na historii Józefa, syna Jakuba, rzeczy, która wydarzyła się dawno temu, tak dawno, że jeszcze nie było Mojżesza i jego prawa i było jeszcze wcześniej. A więc były to czasy początków pisma, znaczy ludzkiej historii, ale przede wszystkim historii z Bogiem. I teraz niezwykła rzecz. Józef uczynił coś ze swoim sercem przy zewnętrznej pomocy Boga. Boga, który nie mieszkał w nim, tak jak mieszka w nas. I tak sobie pomyślałem, jeżeli on potrafił zrobić pewne rzeczy, to o ileż bardziej powinniśmy to zrobić my, kiedy mamy wspomaganie od środka. Amen? A więc przyjrzyjmy się sytuacji Józefa. Oczywiście nie będziemy czytać całej jego historii, bo ona jest bardzo ciekawa i bardzo długa. Natomiast my skupimy się na 39 rozdziale pierwszej Mojżeszowej od wersetu 7, odczytamy do 18 i potem do 20. Co wydarzyło się do wersetu 7, ten, który omijaliśmy? Otóż Józef trafił do niewoli, sprzedali go jego jego rodzeństwo go sprzedało, bracia go sprzedali. Później trafił do Egiptu i tam trafił do Potyfara, dworzanina, dworskiego urzędnika Faraona i tam z biegiem czasu jego pozycja zaczęła rosnąć. A to dlatego, że Potyfar zauważył, że cokolwiek Józef by nie robił, ma we wszystkim powodzenie. I skutek był tego taki, że w pewnym momencie uczynił go zarządcą swego domu i nic go nie obchodziło. Biblia mówi, że Potyfar tylko się troszczył o jedzenie, znaczy o swoje jedzenie. To znaczy, żeby zjadł we właściwym czasie, kiedy jest głodny. Super. Chciałbym mieć takiego sługę, który robi wszystko za mnie, a ja tylko tak. Co dzisiaj zjem na obiad? Może te winogronka z Dolnego Egiptu, a może coś. Kolacja już jest za 6 godzin. Co by na kolację zjeść? To były troski Potyfara. Aha, wzywa mnie Faraon, no to muszę się tam pokazać na dworze. Fajne troski, nie? A więc coś niezwykłego. Józef z pozycji niewolnika staje się zarządcą domu. I teraz dochodzimy do historii, która pokazuje, co uczyniło to, że Józef miał takie Boże błogosławieństwo i co on robił ze swoim sercem. Czytamy od 7 wersetu. Po tych wydarzeniach żona pana jego, żona Potyfara, zwróciła uwagę na Józefa i rzekła: połóż się ze mną.
Ale on nie chciał i rzekł do żony pana swego: oto pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic w domu, a wszystko, co mam, mnie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? A chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią, nie usłuchał jej. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby wykonać pracę swoją, nie było tam nikogo z domowników w domu, wtedy chwyciła go za szatę jego, mówiąc: połóż się ze mną. Lecz on zostawił szatę swoją w jej ręku, uciekł i wyszedł na dwór. A gdy zobaczyła, że zostawił swoją szatę w ręku jej i uciekł na dwór, zawołała domowników swoich i rzekła do nich: patrzcie, sprowadził nam męża Hebrajczyka, aby sobie pozwalał z nami. Przyszedł do mnie, aby spać ze mną, lecz ja zaczęłam głośno krzyczeć. I gdy usłyszał, że głośno krzyczałam i wołałam, zostawił szatę swoją u mnie, uciekł i wyszedł na dwór. I położyła swoją szatę obok siebie, aż do przybycia pana domu. Wtedy opowiedziała mu to samo. I tu przeskoczymy jeden werset. Gdy pan usłyszał słowa swojej żony, która mu powiedziała, mówiąc: tak to postąpił ze mną twój niewolnik, rozgniewał się bardzo. Następnie kazał pojmać Józefa i wtrącić go do więzienia, tam, gdzie trzymano więźniów królewskich, i tam był w więzieniu. I wiecie, kiedy myślałem o tym fragmencie, zastanawiałem się, dlaczego Józef z takiej oferty nie skorzystał. Co sprawiło, że odrzucił taką nęcącą propozycję? I wierzę w to, że Józef wiedział przynajmniej trzy rzeczy. Wiedział, kim jest, wiedział, co otrzymał i wiedział, komu służył. Kim był Józef? Może pomyślicie, że teraz był sługą Potyfara. Przede wszystkim Józef był sługą Boga. Boga, którego kochał. Dopiero potem był sługą Potyfara, którego bardzo szanował. Józef wiedział, że został wykupiony z niewoli, a niewolnik w tamtych czasach nic nie znaczył. Był traktowany jak takie myślące zwierzę. On wiedział, że otrzymał w zarząd całe mienie domu Potyfara, ponieważ Bóg go prawdziwie błogosławił. A więc on wiedział, że we wszystkim, co czynił, miał powodzenie. I taka pierwsza myśl, którą chcę powiedzieć dzisiaj, abyś ustrzegł swoje serce. Musisz wiedzieć, kim jesteś, co otrzymałeś i komu służysz. Jest to dobre antidotum na każdą pokusę. Kim jesteś? W naszym kościele wielokrotnie śpiewamy tę piękną pieśń, która mówi: jestem dzieckiem Twym. Jesteś Bożym dzieckiem. Jest to przywilej, jest to wybór, jest to pozycja, którą nie ma nikt inny na ziemi oprócz ludzi wierzących Chrystusowi, oprócz Bożych dzieci. Jest około 7 miliardów, czy może ponad. Ile tych ludzi teraz na świecie jest? Miliardów. Z 7 będzie, nie? 2 z tego to są tylko chrześcijanie. A z tego jeszcze tak zwanego chrześcijaństwa, ilu jest nowonarodzonych? No to są setki, może milionów, tak już. A więc patrząc przez pryzmat całej kuli ziemskiej, całej ludności, jesteś wybranym Bożym dzieckiem. To nie jest dla każdego takie oczywiste. A więc zobacz, musisz wiedzieć, kim jesteś. Co otrzymałeś? Druga rzecz. Czym nas Bóg obdarzył? Cudowną swoją łaską, swoją miłością, swoją dobrocią. Otrzymaliśmy od Niego łaskę za łaską. Otrzymaliśmy przebaczenie. Otrzymaliśmy synostwo, dziedzictwo. A więc wiem, kim jestem. Wiem, co otrzymałem. Trzecia rzecz. Komu służysz? Czasami nawet chrześcijanie o tym zapominają. Są w pracy, myślą, że służą kierownikowi. Są w kościele, myślą, że służą pastorowi. Są w innych miejscach, myślą, że służą ludziom. Przede wszystkim każdy z nas służy Panu Jezusowi. Amen? Cokolwiek czynicie, Biblia mówi, serca czyńcie jak dla Pana. A więc jeżeli dobrze naprawiasz samochody, robisz to dla Pana Jezusa.
bo to jest świadectwo tego. Jeżeli dobrze uczysz dzieci, robisz to dla Pana Jezusa, bo to jest Twoja służba. Jeżeli dobrze gotujesz, sprzątasz, śpiewasz, mówisz kazania, robisz to dla Pana Jezusa. Cokolwiek robisz, robisz to dla Niego. Miejsce nie ma znaczenia, rodzaj pracy nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, komu ją dedykuję, komu ją oddaję, od kogo wiem, że otrzymam potem nagrodę. I to sprawia, że chrześcijanie, gdyby z takim sercem pracowali, nie byłoby potrzeba żadnych takich działów kontroli jakości, ponieważ wkładaliby to całe swoje serce. Amen? A więc zachęcam. Pytanie, komu służysz? Kolejna rzecz, jaka płynie z tego tekstu dzisiejszego, jest bardzo ważna. Zobaczcie, Józef doświadczył, że atak pokusy przychodzi na każdego. Na każdego z nas. Nie będę pytał, kto nie był nigdy kuszony, bo prawdopodobnie nie taka, że wszyscy podniosą rękę. Pokusy zawsze przychodzą. I problemem nie jest to, że pokusy przychodzą, problemem jest to, jak my sobie z nimi radzimy. I zwróćcie uwagę, że ataki mocy ciemności zawsze przychodzą według naszych braków, według naszych potrzeb, tam, gdzie jesteśmy słabi. Czasami ktoś, jakaś tam młoda dziewczyna marzy sobie o mężu przyszłym i to zawsze się zaczyna od królewicza, od księcia na pięknym białym koniu w zbroi złotej, błyszczącej przyjedzie, uwolni mnie. Ale potem, kiedy czas płynie, to okazuje się, że już nie musi być złota zbrój, wystarczy, żeby na koniu przyjechał. A kiedy czas płynie i go nie ma, to mówi, a już może przyjść nawet na piechotę. A potem już, kiedy czas płynie, mówisz, byle kto niech przyjdzie, byleby tylko chodził. I potem jest potrzeba, potrzeba jest samotność, dobija ci serce i wtedy, kiedy ratujesz się w ten sposób, możesz wejść w większe jeszcze problemy. Inna potrzeba, chociażby załóżmy, ktoś ma jakieś problemy. Tutaj, jak dzisiaj bracia mówili, alkohol zastąpił wszystko. Nałogi, uzależnienia. Wydaje się, że kiedy to wezmę, to wypiję, będzie mi lepiej. No i lepiej jest na krótki czas. Na dzień, dopóki się nie obudzisz, może na dwa, a potem znowu wszystko przychodzi. Okazuje się, że przesypianie problemów nie działa, bo nie da się ich przespać. Problemy trzeba rozwiązać, nie przespać. One ciągle się pojawiają. A więc atak przychodzi przez te miejsca, według naszych braków, naszych potrzeb czy słabości. Zobaczmy na Józefa. Józef nie miał żony. Był młodym człowiekiem, przystojnym mężczyzną. Biblia mówi, że był pięknego wyglądu. I żona Potyfara zwróciła na niego uwagę. I można by powiedzieć, ach, co tam, Potyfar ciągle siedzi u Faraona, kto mu tam doniesie, będzie zmowa milczenia. A więc my w tajemnicy będziemy to mieli taką fajną relację. Ale okazuje się, że od początku Józef miał serce bardzo zdecydowane. Mówi, nie możemy popełnić takiej niegodziwości. I kiedy sobie uświadomiłem, że Józef nie miał Biblii, to mówię, skąd on to wiedział? Czasami ludzie mówią tak, jak nie ma tego w Biblii, to można to robić, mimo że to nawet wygląda na grzech. Bo Biblia nie zakazuje. Gdzie w Biblii jest o papierosach? Jest gdzieś o papierosach w Biblii? Nie ma. Wniosek? Można palić. Można? Nie wiem. Ja już tak od tego odwykłem dymu, że po prostu nawet jak idę chodnikiem i ktoś pali przede mną, to się duszę. I tak sobie pomyślałem, Duchu Święty, jak taki będziesz zadymiany od środka, co 15 minut, kolejna dawka, to czym ty tam oddychasz w tym moim sercu? Pomyśl o tym. Niszczenie ciała jest grzechem. I zobaczcie, skąd Józef wiedział, że to jest niegodziwość, że to w ogóle Boga gniewa. On nie miał ani Biblii, nikt mu tego nie powiedział chyba. Może tato mu coś tam powiedział kiedyś, Jakub. A może on miał serce, które było wyczulone na Pana Boga i wiemy, że znał swojego Boga. Amen? Argumentem, że nie miał Biblii koło siebie, to żaden argument. A więc zobaczcie, Józef miał okazję. I teraz zobacz, on ustrzegł swojego serca. I teraz, jeżeli wiesz o tym, że wróg będzie atakował, to wtedy wiesz, że musisz strzec swojego serca, wzmocnić straż, bo czasami ten atak się nasila, tak jak tej kobiety. Ona go codziennie dręczyła, namawiała, ale Józef miał właściwe nastawienie do pokusy. Był radykalny. To nie tak, że jemu się ona nie podobała, że on kobiet nie lubił.
On miał serce, które mówiło: kocham mojego Boga, nie popełnię takiej niegodziwości. I kiedy na ten temat myślałem, tak sobie pomyślałem, dlaczego dzisiaj w naszych oświeconych chrześcijańskich czasach, gdzie są ludzie napełnieni Duchem Świętym, dlaczego dzisiaj często ta motywacja, jaką miał Józef, już nie wystarcza wierzącym, żeby nie popełniać grzechów? Jak to, co się stało? Wiesz, jeżeli chcesz się obronić przed pokusą, zrób to, co powiedział Józef. Nazywaj rzeczy po imieniu. Zło to zło, a grzech to grzech. Kiedyś pamiętam, jak w telewizji polskiej przy jakiejś tam zmianie rządów kolejnej okazało się, że jakiś minister rolnictwa wyprowadził z kasy państwowej ileś tam milionów złotych. Pomyślałem, wyprowadził? Myślałem, że ukradł. A on wyprowadził. A drugi Mojżesz. Ten wyprowadził miliony z Egiptu, a ten z kasy państwowej. Powyprowadzali sobie. Nie, kradzież to kradzież. Kłamstwo to kłamstwo. Pożądliwość to pożądliwość. Grzech to jest grzech. I czasami zobaczcie na ciekawą postawę Józefa. W pewnym momencie on już nie miał argumentów i musiał coś zrobić. Wyrwał się tej pokusie i uciekł. To znaczy, że czasami to jest jedyne wyjście z sytuacji, uciekać. Jak cię tam coś kusi, uciekaj. To nie jest wstyd, to jest ochrona twojego życia. Nie, ja nie będę, ja się nigdy nie cofam. Będę walczył, dopóki nie ulegnę. A to nie o to chodzi w tym momencie. Nie o taką walkę. A więc zobaczcie, Józef dokładnie wiedział, że za tę pozycję, za tę postawę, przyjdzie mu zapłacić cenę. I przyszło. Trafił do więzienia. To chyba było na tym filmie chrześcijańskim Bóg nie umarł. Już nie pamiętam, bo kilka ich widziałem. Była taka scena, gdzie człowiek szukał pracy, miał do utrzymania rodzinę i w końcu dostał pracę w jakimś zakładzie pracy. Tam w jakiejś tkalni czy gdzieś tam z materiałami. To był na tym filmie. Jeżeli komuś się przypomni, to niech mnie skoryguje. Tam to było. I on w pewnym momencie był dobrym pracownikiem i chciano go uczynić kierownikiem tam chyba sprzedaży czy jakiegoś takiego dużego oddziału i wzięli go na rozmowę i tam go podpuścili. I mówił tak, słuchaj, będziesz kierownikiem, jeżeli zgodzisz się, że kilka belek tych tkanin po prostu puścisz tak bokiem, poza fakturą. I zastanów się dobrze, bo od tej decyzji zależy to, czy będziesz dalej pracował. I on miał taki czas bardzo trudny, kiedy musiał wybrać, czy ma być wierny Bogu i powiedzieć nie tej propozycji i się liczyć ze zwolnieniem z pracy, czy powiedzieć tak i wejść w kompromis w grzech. I tam jest taka kapitalna scena, kiedy on przychodzi i mówi do tym właścicielom, że niestety on jest osobą wierzącą i ona takie coś się nie zgodzi. Nie zgodzi się na kradzież, na oszustwa, nie da rady, że jest gotowy na zwolnienie. No i ci wtedy oczywiście uśmiech na twarzy, to była tylko próba, zostajesz kierownikiem. Takich ludzi szukaliśmy. A więc zobaczcie, chodzi o to, że jest pewna cena, którą zapłacimy, ale jest pytanie, czy mam takie serce jak Józef, nie popełnię tej wielkiej niegodziwości i grzechu wobec mojego Boga. I kolejna myśl jest taka, Pamiętajmy, że nie mówię tego po to, żeby nas teraz nastraszyć. Uwaga, pokusy nadchodzą i co my teraz biedni zrobimy? Chyba zginiemy. Trudno, w końcu ulegniemy, no nie ma szans. Słuchaj, jeżeli chcesz strzec swego serca, to wiesz tą rzecz bardzo ważną. Pamiętaj, pokusa nie ma mocy nad tobą, dopóki się nie zgodzisz. Każdy przeżywa pokusy. Każdy ma pokuszenia, ale dopóki się na to nie zgodzisz, ona nie ma nad tobą żadnej władzy. Kiedy przyjmiesz ją do swego serca, dopiero wtedy staje się siłą niszczącą twoje życie. Jakub napisał w swoim liście, 1 rozdział 14-15. Lecz każdy bywa kuszony. Słyszycie to? Każdy bywa kuszony. Nie dziw się, że przychodzą pokusy, bo to jest normalne. Każdy bywa kuszony. Przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. I teraz zobaczcie, potem gdy pożądliwość pocznie, czyli zostaje przyjęta w naszym sercu, rodzi grzech. A grzech, gdy dojrzeje, rodzi śmierć. Czyli jest pewien czas, kiedy załóżmy ulegasz pokusie i nic się jakby nie dzieje. A co?
Biorę narkotyki i co? I nic. I super. Co się dzieje? Ale tu jest mowa o czasie. Grzech dojrzewa. Jest pewien okres wegetacji roślin, kiedy są ziarenkiem w ziemi i nic nie widać na powierzchni. Ale potem przychodzi czas, kiedy to kiełkuje i rośnie. Kiedy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Zawsze Biblia mówi, rodzi śmierć duchową, a czasami, bardzo często też rodzi śmierć fizyczną na skutek właśnie grzechu. Czyli podsumowując, co dało siłę Józefowi, by ustrzec swoje serce? I wierzę, że to też jest droga dla nas, bo po to to dzisiaj głosimy. Po pierwsze, miłość Boga. Józef kochał Boga z całego swego serca, a na tym to polegało, że liczył się z Nim, z Jego zdaniem w swoim życiu. Na tym polega miłość. Tutaj nie chodzi o wyznanie często w rozmowach, jak Boga kocham, to wiesz, jak Boga kocham, to wiesz, to nie o to tu chodzi. Miłość Boga to znaczy liczenie się z Nim w swoim życiu, w swoich decyzjach, w swoich zamierzeniach, w swoich działaniach. Liczę się z Bogiem. A więc niech On naprawdę będzie pierwszy w twoim życiu. Kiedy będziesz nazywał rzeczy po imieniu, zło to zło, grzech to grzech, dobro to dobro, naprawdę ci będzie łatwiej, ponieważ wtedy mówimy jak Słowo Boże. A kiedy przychodzą pokusy, jest bardzo prosta rzecz. Nie słuchaj tego. Biblia mówi, żebyśmy poddawali nasz umysł w posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Abyśmy ogłaszali Jego panowanie nad każdą taką myślą. A jeżeli trzeba, to trzeba wiać. Jak już nie ma innej opcji na ratunek, trzeba wiać, trzeba uciec. To znaczy, prosta rzecz, zmienić to, co teraz robisz, czym się znajdujesz, zmienić okoliczności, żeby uciec od tej pokusy. Poddaj ją Jezusowi, kochaj Boga całym sercem, bądź radykalny wobec niej. Złóż całą ufność w Bogu. 1 Koryntian mówi tak, 10:13. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Amen. Co to znaczy? Mówiąc krótko, zawsze w Jezusie zwyciężymy. Amen. Jeżeli będziesz miał radykalne serce, będziesz chciał ustrzec go za wszelką cenę, zrobisz to, ponieważ Bóg jest wierny i nie dopuści, aby ona cię zniszczyła. Ale musisz dołożyć swoje pragnienie, swoją wolę, swoje siły do tego, żeby stanąć przeciwko pokusie. Biblia mówi bardzo wyraźnie, żebyśmy się sprzeciwiali diabłu, a on co? Odstąpi, ucieknie od nas. Dokładnie tak. Okej. A co jeśli ulegniemy? Zdarza się, że nieraz ulegamy pokusom, czy nie? Ja powiem, że się zdarza. Niestety zdarza się. I co wtedy? Czasami ludzie biorą takie radykalne działania. Więcej tu nie przyjdę. Poradzę sobie sam. Walczyłem, modliłem się, nie ma skutku, uległem, przegrałem, trudno, koniec. Zamkowa 1, Zamkowa 6, Muzealna 1 już dla mnie jest skreślona. Trudno. Tu nie będę, a zresztą tutaj są sami, wszyscy są tacy sami. Tylko oni tego nie mówią, a ja powiedziałem. Co wtedy? Otóż Biblia mówi bardzo proste rzeczy. Kiedy upadniemy, a zdarza się upaść, nawet sprawiedliwym, ile razy dziennie mówi psalm? 7. Ktoś pamięta, że 7 razy można się, tam jest napisane jest? O tak, Miłosz po raz pierwszy właśnie upadł. Świetnie. Co możemy zrobić? Po pierwsze, poddaj się oczyszczającej mocy krwi Jezusa. Co to znaczy? Wyznaj grzech. To znaczy nie tłumacz go. No wiesz, gdyby były inne okoliczności, gdyby nie to, gdyby nie tamto, gdyby nie ludzie, gdyby, a może Bóg chciał, to bym tego nie zrobił. Nie, wyznaj grzech. Zgrzeszyłem, Panie, zgrzeszyłem. Pamiętacie pierwszy list świętego Jana? 1 rozdział 8-9, tam jest napisane, jeśli zgrzeszymy, to co? Bóg jest wierny, tak? I sprawiedliwy. Kiedy? Kiedy wyznajemy nasz grzech. A więc dobrze, zgrzeszyłem. Panie, wyznaj grzech. Niech Twoja krew mnie oczyści. Wstań wtedy, jako już oczyszczone Boże dziecko. I idź dalej. I bądź radykalny. Ucz się z błędów przeszłości.
Widzisz, to, co jest niezwykłe, to, co mnie bardzo porusza w Nowym Testamencie, to to, że Bóg zna nasze serca i wie wszystko. Wczoraj brat Mirek Szatkowski na spotkaniu dla pastorów w naszym kościele, tutaj było nas około 50 chyba, rzekł takie niezwykłe zdanie. Zapamiętałem je sobie. Brzmiało tak. Nie myśl, że Jezus jest tobą rozczarowany. On nigdy nie miał co do ciebie złudzeń. Dotarło? Przetraw to teraz. Nie myśl, że Jezus jest tobą rozczarowany, ponieważ On nigdy nie miał co do ciebie złudzeń. My mamy taką nadzieję. O, mam nadzieję, że będziesz teraz lepszy. Jezus nas zna całkowicie. Z naszymi upadkami i z naszymi zwycięstwami. On nie jest nami rozczarowany. On nas kocha. Amen? Pomimo naszych upadków czy jakichś takich sytuacji trudnych. A więc pamiętaj, doskonała miłość, Biblia mówi, usuwa każdy lęk. Jest krew Jezusa. Kiedy potkniesz się, upadniesz, wyznaj grzech, niech On obmyje, niech Twojego krew obmyje, niech krew Jezusa obmyje Twoje serce, aby było czyste, abyś dalej je strzegł, bądź radykalny i gotowy na zapłacenie ceny. I wierzę, że to jest właśnie to, czujniej niż wszystkiego innego strzeżemy swego serca. Pilnuj swego serca. To jest Twoje i moje najważniejsze zadanie. Jeśli stracisz serce, stracisz wszystko. Amen? Gotowi do modlitwy? Ja bym bardzo chciał tą ostatnią piosenkę, tą najnowszą, żebyśmy zaśpiewali. Ale najpierw się pomodlimy. Pomodlimy się o to, żeby dzisiaj Pan chronił nasze serca, żeby strzegł nasze serca. Halleluja. Panie, poddajemy Ci teraz nasze serca. Ty powiedziałeś, żebyśmy je strzegli czujnie niż wszystkiego innego. Dlatego, Panie mój, ja teraz poddaję Ci moje serce. Panie, poddaję Ci je pod Twoją świętą krew, pod jej oczyszczenie. Panie, modlę się o to, abyś chronił. Abyś, Panie, chronił Cię każdego serca na tym miejscu, Panie. Abyś oczyszczał je, abyś się napełniał, Panie, Twoim pokojem i Twoją radością. Jezu, dziękujemy Ci, że Twoja miłość jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego i ta miłość, Panie, jest wielka i wspaniała, Panie, ponieważ Twoja miłość usuwa każdy lęk. Dlatego, Panie, przychodzimy do Ciebie z ufnością, w miłości, Panie, świadomi swoich nieraz upadków, swoich błędów, swoich potknięć, Panie, ale przynosimy je Tobie wszystkie, aby Twoja święta krew oczyściła nas, Panie, przywróciła obraz ten pierwotny, Panie, tego nowego człowieka, nowego stworzenia, jakie nam dałeś, ponieważ, Panie, chcemy Ciebie wielbić czystymi sercami, sercami oczyszczonymi, nowymi, Panie, które kochają Ciebie, które są Tobie posłuszne. Panie, oddajemy Ci chwałę, oddajemy Ci cześć. Jezu, kocham Ciebie. Panie, kochamy Ciebie. Panie, jesteś cudownym naszym Bogiem. Halleluja. Duchu Święty, dotykaj teraz każdego na tym miejscu serca. Panie, mów do naszych serc. Panie, mów o swojej miłości, o swoim przebaczeniu, o Twojej dobroci. Ja dziękuję Ci, że pokazujesz, Panie, teraz krzyż, na którym każdy grzech, każda nieprawość zakończyła się z Twoim przebaczeniem. Dlatego teraz, Panie, nie chcemy patrzeć na rzeczy złe, które Ty oczyściłeś, ale na Ciebie, tego, który oczyszczasz, który kochasz nas. I Panie, chcę się dzisiaj modlić, uczyń serce nasze, moje serce, według serca Twego. Jezu, uwielbiamy Cię.